Cześć, siemano wszystkim! Z tej strony, jak zawsze ja. A przed wami jakże niesamowity, jakże błogosławiony przez wszystko, co na tej ziemi święte, Portal 2. Czujecie to? Czujecie ten piękny zapach mojego szaleństwa? Tak, czujecie go, ponieważ słuchajcie, ta gra jest naprawdę aż tak niesamowita, aż tak ją ubóstwiam, uwielbiam, no po prostu istny jeden majstersztyk. Jeżeli oglądaliście przed chwilą, ja dopiero co, skończyłem rzucać na tubę Portala 1. Z ostatnią część, jaką miałem już w zapasie na dysku, co wcześniej już zdążyłem, słuchajcie, nagrać, rzuciłem ledwo co, jest dosyć... No, w miarę późno już o tej porze mniej więcej kładę się spać. Wcześniej wstaję, żeby wcześniej się móc uczyć, etc., ale mniejsza. Tak mi się, słuchaj, tak mi wzięło, że natychmiast wrzucam wam tutaj Portala 2. Wrzucam. No, od razu, słuchajcie, nagrywam. Co grę różni od Portala 1, troszeczkę, słuchajcie, wam minimalnie opowiadałem. O niebo lepsze dialogi, o niebo lepsze fabuła. W ogóle jakaś fabuła, bo w jedynce ta fabuła była ledwo szczątkowa, a tutaj tej fabuły mamy... Proszę, słuchajcie, po sufit. Mamy tutaj mało tego, mamy tutaj multiplayer, mamy komory testowe społeczności, możemy sami stworzyć komory testowe, które w jedynce też, jak wiecie, testowaliśmy, możemy sami stworzyć nowe komory testowe, możemy ściągać komory testowe różnych innych graczy. Mamy tutaj, słuchajcie, całą masę różnych innych rzeczy. To jest jeden wielki, słuchajcie, majstersztyk. To jest mistrzostwo... Wśród gier naprawdę gra jest zacna, o czym mam nadzieję, że zaraz wam to po prostu przedstawię. Wybaczcie, troszeczkę się jąkam. Mam nadzieję, że nie wrzeszę tutaj też troszeczkę czy coś. No co, słuchajcie, to zaraz rozpoczynamy tą niesamowitą przygodę. Co muszę powiedzieć, słuchajcie, na wstępie, troszeczkę tą grę znam, bo już ją zdążyłem troszeczkę widzieć w przeszłości. Postaram się to, co mniej więcej, słuchajcie, znam, to co widziałem, postaram udawać, że nic nie wiem i to odegrać tak dobrze, jak tylko potrafię. No, może nie będzie tutaj, słuchajcie, takiego problemu. Im gra lepiej się spełnia w dialogach, tym bardziej się w to wszystko wczuwam. I o wiele lepiej mi do tematu podejść. Dobra, to my zaczynamy, bo ja nie mogę wyrobić. Momencik, szybko sobie tu zobaczę te wyzwania. A, rozumiem, tak samo, słuchajcie, jak w jedynce jest to zablokowane. Nie można z tym nic zrobić. Dobra, jedziemy. Nie mogę się doczekać! Kocham to grę. Co jak co? Co nie pykałem, ale po prostu Portal to jest górna półka, tyle wam powiem. Jest... Kamani. Jeśli widzicie, to już zrujnowana GLaDOS, z której skopaliśmy dupsko. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. Okej. Wow, za szybko. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. O, sufit, dobra, patrzymy się, kapimy się w sufit. When you hear the buzzer, look down at the floor. W dół, jeszcze tak się zamyśliłem, minimalnie. Gimnastyczna część. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. Czajcie, gimnastyczna, zaczęli nas tutaj zmuszać, żebyśmy... A, tu w górę, a tu w dół, a troszeczkę gimnastyki ze zrobimy. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Dobra, wpatrujemy się. Ale ty, ładny pejzażek, muszę powiedzieć. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Wow! Ty, to był ten! Pakabel chyba, now, to był Pakabel! Nie, to był piękny. Momencik. Nie mogę sobie tytułu przypomnieć, ale to był na pewno Pakabel. Ten utwór wręcz kocham. To jest jeden z bardziej ulubionych utworów klasycznych, no. Ogólnie to lubię słuchać instrumentalnie, rzadziej tych starszych, może klasycznych, takich typowych utworów, ale Pakabela, no. Ta piosenka, utwór Pakabela, no. No, kocham, jest świetny. Canon D, o, to był Canon D teraz. Dobra, ale to rozumiem, minęło 50 dni od momentu, w którym skopaliśmy zadzieć, no w chwili obecnej przynajmniej, GLaDOS. A pierdziele, ale Solar to musi być. Dobra, co my tu mamy w ogóle? W ogóle teraz ja mogę sobie, widzicie, mogę to sobie przybliżać, o tyle fajnie. Domek jakiś, góry, ładnie. A mogę ja to w ogóle się... Mam wrażenie, jakbym był troszeczkę pijany, troszeczkę inna jest prędkość chodzenia.
niż w jedynce. Mam też wrażenie, jakby... Może byś zobaczyć jeszcze, jak tutaj jest ten. Mam wrażenie, że tak minimalnie, jakby klatki źle tu działały. Good morning. You have been in suspension for... Co? Że jak? Co do? Dobry. Any test subject are you gonna open the door at any time? Hello? A ty kto? Are you gonna open this door? Because it's fairly urgent. Co tu się dzieje? Dobra, zaraz, co tu się dzieje do... Why not open the door? Chwila, moment. Hola, amigo. Abre la puerta. Respublika. Polonia. Fine. No, fine, absolutely fine. It's not like I don't have, you know, 10,000 other test subjects begging me to help them escape. You know, it's not like this place is about to explode. Że jak? Alright, look, okay, I'll be honest. You're the last test subject left. Ooh. And if you don't help co? Me... Czekaj, co? We're both gonna die. Alright, I didn't want to say it. There you go. You've dragged it out of me. Alright, dead. Dos muerte. Ostatnim? Open the door! A co z tymi 10... O, hello? O kurwa, moment. Zauważyliście w ogóle, że to był ranek, a to teraz jest noc? Go on. Na tym obrazie to tak minimalnie. Hello? Co tutaj, kurwa, zrobi... Wow. O, cześć. Good. Looking good, actually. Are you okay? Are you... Don't answer that. No, chyba jestem cały. I'm sure you're fine. Cała. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Prepare. It's all the same. Prepare. It's all fine. All right. Don't okay, move. Spoko. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Oh. Się do diabła dzieje. You're right down there. Can you hear me? Yes, zdycham, człowieku. Hello? Robocie, czym jesteś ty? Czymkolwiek. Właśnie, o to my mówimy. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Okay. You've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying? At all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. Dobra, to było to te podstawy. All reactor core safeguards are now non-functional. Reaktor? For reactor core meltdown. Chyba nie termojądrowy. Okay, look, I wasn't gonna mention this to you, but I'm in pretty hot water here. Jesus! How are you doing down there? You're still holding on? The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Oh, yes. Hold on, Maria. This has been tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Jesus! Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. To ty za to powiedziałeś? Why, folks, can you see? Chyba nie... Whitley! Okay, I just can't concentrate. And whose fault do you think it's gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, so now I hear that one. Ja tu się zaraz rozlecę. Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. No spoko, right? Nie ma sprawa, 10 tysięcy ludzi martwych, okay. Są żywi, nie almost ma sprawy. There. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. Chyba nie zamierzasz. O nie! Good news! That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm gonna attempt a manual override on this wall. Ty to nazywasz ręcznym? Hold on. Mogłeś się stąd wydostać? Almost there! Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes. Portal gun. But
Don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Przyrżnęliśmy. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But, at least you're a good jumper. So, you got that, you got the jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Wow. Ale żeśmy tu przyrżnęli. Off you go. A jeżeli nie chcę? Chyba nie mam wyboru, co? That's the spirit. Pobudka. Dobra, słuchajcie, wyreguluj ty sobie jeszcze głos. Zaraz wracam. No dobra. O! Hello, and again welcome to the Aperture Science Enrichment Center. Siema. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. Fajnie wiedzieć. Emergency testing protocols. Testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done. Even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open, and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Ej, chwila, to nie jest przypadkiem ta sama komora testowa? Ej, tak, to jest dokładnie ta sama komora tekstowa i... O proszę, gramy tą samą postacią, epicko. Tylko troszeczkę... nieco inaczej wygląda minimalnie. Kibel już nie działa. Tak, to jest dokładnie ta sama komora testowa, tak 19. Ciasto do mnie nie widzę. Ani kamer. Które bardzo chętnie bym rozkrył. Sytuacja alarmowych. Co tam się... W ogóle zastanawiam się, co to się trochę... Sporo lat musiało. Wow, wow. Ten cały pieprzony obiekt się rozsypuje. Ja pierdzielę. Kurde, pamiętacie jak ten komputer się zawiesił? Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. Tak w ogóle, ciekawy jestem, bo on teraz się tak zawiesił. Ale... Nie, jednak. Komputer się troszeczkę zawiesił przy obliczaniu ostatniego przebudzenia. Cały czas walił dziewiątkami. To wyglądało tak, jakby komputer... Jakby to już minęło tak dużo czasu, że komputer nie był w stanie tego po prostu przeliczyć, nie? Po prostu komputer nie dał rady z tak ogromną liczbą. Ile do cholery lat tu minęło? Wow. Głowa mała. Dobra, jedziemy na następny poziom. Bądź co bądź. Szukamy urządzenia portalowego. Bo? You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation emancipated the ear tubes inside your head. Czyli, czekaj moment, chwila. Czyli światło dematerializacyjne, oprócz tego, że może mi zęby zdematerializować i zrobić ze mnie, nie wiem, staruszka level 80, to jeszcze może mi mogę uchnąć, tak? No wielkie dzięki za... Bardzo dziękuję tutaj za motywację do dalszego testowania. Dobra, wow. Jakbym troszeczkę na lodzie tak jeździł. Kurde, to wszystko jest w jednej wielkiej ruinie. No dobra, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ten test zakładał, że się tutaj cały czas... Portale. A, to... Mogę tylko... Ja nie mam urządzenia portalowego. Dobra. Ale tu znajduje się kostka, więc weźmiemy sobie tą kosteczkę. O, chodź do mnie, kochana. Tą kosteczkę i my ją podrzucimy... O, tu! Jakby coś słuchacie było z wideo, czy coś, to śmiało walcie. Mogę to rozbić? Nie. No niestety nie. To śmiało słuchacie, walcie. Wszelkie komentarze, słuchacie, zawsze są u mnie mile widziane, nawet jeżeli to jest jakaś krytyka, bo zawsze można pójść do przodu. Dobra. Co, jedziemy dalej? Good. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised.
Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Pod warunkiem, że Aperture Science będzie jeszcze istniało podczas... w czasie tej nowej cywilizacji, nowej ery, nowego czegokolwiek bądź innego. Apokaliptyczne zajście. Kurde, co tam się na górze odwaliło? Poprzednim razem właśnie teraz jak montowałem odcinek, ona coś mówiła, że on jest jedyną rzeczą, która oddzieli nas od nich i nawet ona sama nie wie, co jest po drugiej stronie. To primo, to ciekawy jestem po prostu, co się dzieje do cholery na zewnątrz, skoro... coś takiego GLaDOS zwaliła. Ona mogła minimalnie kłamać troszeczkę, ale z drugiej strony nie jest wykluczona, że nie mówiła prawdy. A sekundo, interesujące jest to, że cała firma jest w taki sposób skonstruowana, że przewiduje absolutnie wszystko. Nawet to, że przejadą kosmici, przejmą władzę i firma dalej chce z nimi, chce współpracować ze wszystkim, czym się da. Byle tego dalej móc testować. To jest dosyć interesujące, nie? Że próbowali przewidzieć, przynajmniej absolutnie wszystko. Łącznie z warunkami apokaliptycznymi, nie? Dobra, dwójkę. Hey, you made it. Gdzie jesteś? There should be a portal device on that podium over there. Ale, where are you? O, tu jesteś. Maybe it fell off. Do you want to go and have a quick look? No, w sumie poprzednio razem right, tu było. Just have a look about. No spoko. No, that's right. Co to? O, żeż ty! Myślałem, że jest głębiej. Can you see the portal gun? Also, are you alive? That's important. Should have asked that first. Do you know what I'm dziękuję. Work on the assumption that you're still alive, and I'm just gonna wait for you up ahead. I'll wait 1 hour. Czekaj, co? I'll come back, and assuming I can locate your dead body, I'll bury you. All right, brilliant. Go team. See you in an hour, hopefully. If you're not dead. Dziękuję, no bo bardzo dziękuję za troskę. Zatem zapomniałem, że mam wzmocnienie na nogach. Dzięki czemu przynajmniej jak spada nawet z 200 metrów nie robi się ze mnie jedna wielka plama. Follow. To zostało narysowane po... To zostało narysowane, słuchajcie, napisane po naszym rozpieprzeniu GLaDOS, czyli że ktoś tu jeszcze, po tym jak rozpieprzyliśmy placówkę, ktoś tu jeszcze żył, to na pewno. Dobra, słuchajcie, jedna rzecz, którą mogę wam powiedzieć, która akurat tutaj nie traktuje za dużo o dwójce. Osoba, która prowadziła nas przez poprzedni przebieg gry. To był Ratman, o którym już zdążyłem trochę nawspominać. On przeżył jako jedyny pracownik Aperture Science, przeżył atak szału, jak to kogokolwiek można nazwać, to co zaczęło odwalać GLaDOS. I wygląda na to, że przeżył również, słuchajcie, wydarzenia po tym, jak rozpieprzyliśmy GLaDOS. Istnieje komiks, który, słuchajcie, traktuje o panu Ratmanie i opowiada o nim. I ogólnie owy komiks zakładał, że został postrzelony. I się zahibernozował. Wygląda na to, że przeżył. Tak, musiał przeżyć. Co to jest? Momencik, tu mamy GLaDOS. Neurotoksyna. O cholera, on tu spisał historię Aperture Science. Tak, mamy tu, słuchajcie, naukowców, którzy budowali GLaDOS. Mamy moment, w którym GLaDOS oszalała i zaczęła zabijać wszystkich neurotoksyną. Wszyscy zaczęli się dusić. Rany, ale ta kobieta wygląda naprawdę trochę najbardziej strasznie. To musi być on sam. Tu mamy moment, w którym GLaDOS nas wabiła ciastem. Nas próbowała ściemniać. Ale w tle cały czas pojawia się owy Ratman. On musiał nas wtedy obserwować. Mhm.
Ten obraz bezpośrednio wskazuje na to, że nawet jak działaliśmy, on obserwował nas z ukrycia. To jest interesujące. Ratman po wszystkich zdarzeniach zdobył urządzenie dwuportalowe. Mogę na to wejść? I je tu dla nas przechował. Ta, zgadza się jak ulał. Przechwycił owe działo. Co mogę jeszcze powiedzieć ewentualnie z tego, z całego, jak to się nazywa. Co mogę jeszcze ewentualnie... Momencik, tutaj jeszcze, jak nas unosiło. Kiok... Nie. No, no, nie wiem, co tutaj... Tu jest po prostu napisane cały czas. No, 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 nie, 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 nie. RIP. GLaDOS RIP. On chyba nie chciał, żeby nas to przerzuciło. Co mogę wam jeszcze powiedzieć ewentualnie, to że Ratman nas uratował, ponieważ przypisał całą energię na nas. Między innymi. Bo myśmy zostali wciągnięci przez pewnego robota z powrotem do Aperture Science. Nie zostaliśmy do końca uwolnieni. Pamiętacie końcówkę? Zostaliśmy tak troszeczkę wciągnięci. Co mogę wam jeszcze ewentualnie z tego komiksu powiedzieć? To sam fakt, że po wydarzeniach z jedynki wciągnął nas robot, zahibernozował nas z powrotem, a Ratman, próbując nas ratować, miał małe problemy i przerzucił całą energię na nas w razie czego, nie? Jeżeli cokolwiek tu się wydarzy i obudziliśmy się jako ostatni. I zostawił nam na koniec to. Urządzenie póki co jednoportalowe, bo dwóch nie mogę, nie widzę tu, żebym mógł dwa robić urządzenia portalowe. Ale tak ogólnie to różne dygresje, poznałem się jak tam jest spoiler. Chociaż nie, to spoilery jeden, że to było ewentualnie komiksu, który... No w sumie trochę może to spoilerować, taki to był taki spoiler, nie spoiler, to... No dobra, to musicie mi troszeczkę, minimalnie musicie mi tu, słuchajcie, wybaczyć. Aczkolwiek on nie spoileruje samej tej gry. On tej gry nie spoileruje za... nie spoileruje praktycznie wcale ten komiks, nie? On tylko wyjaśnia, co się stało po jedynce pomiędzy jedynką a dwójką, więc... W sumie nawet to, mogę wam to spoko śmiało opowiedzieć, nie muszę się tu o nic... Chwila, mamy coś tu jeszcze było. A to co? Wait a second. To kalendarz. To chyba jest kalendarz. Tak, mamy tutaj pełnię księżyca. Ile mamy? Ale tu trochę wychodzi więcej. 13, 14? Nie wiem, ale to musi być jakiś jego system kalendarzy. Bo to jest system tutaj faz księżyca, więc to musi być system kalendarzy. Co w ogóle chciałem tak powiedzieć? Na początku zapomniałem. Tak po prostu taką różnym easter eggi dygresją. Gra od twórców ludzi, od twórców gra, od ludzi, którzy nie umieją liczyć do trzech. Oczywiście piękne nawiązanie z ładzie do Half-Life'a. Ci ludzie, którzy stworzyli portala, nie umieją liczyć do trzech. Dobra, ale my idziemy dalej i... Zobaczmy. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics. Praw. To share. Praw robotyki, a co z prawami człowieka? Czas troszeczkę minął. Za dużo chyba dyskutowałem, ale... No dobra. Kamera! Ach! Nienawidzę was kamery. No dobra. Zobaczmy tutaj... Tak, były takie płytki jakieś. Tego nie kojarzę. Zaraz kończę. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. A interesujące jest nawet, że roboty to właśnie mają prawa robotyki czy coś takiego. Dosyć interesujące, nie? Wow. No, w każdym bądź razie. To by było, słuchajcie, na tyle. Nie chcę tu tworzyć półgodzinnych odcinków. 23 ilościowe odcinki. Ta seria będzie piękna. No co, trzymajcie się i cześć. Hej.